Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Na tropie kręgów kukurydzy. Ze mną oczywiście Ananasek, witam serdecznie. Dzień dobry, również witam serdecznie. Dokładnie tak, i dzisiaj kolejny piękny odcinek z tej serii. Nowy odcinek zmiany, bo troszkę jest, nie za dużo, ale troszkę. No tak, mamy nową beczkę do wody i do mleka, z tego co mi się kojarzy. Zaraz ją dokładnie sprawdzę, bo nie pamiętam. Ale ona chyba jest do tego i do tego, bo szukam takiej uniwersalnej w miarę. No tak, oczywiście, że nie mogę jej teraz znaleźć. Ha, 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 waha. Dobra, gdzie ona jest? Ty ją widzisz może? Jest, czekaj. Dobra. Jest ona do wody, do mleka, do obornika, do paliwa, do nawozów i do środkowiastobójczych. Po prostu... Gdzie ty ją widzisz? Gdzie ty ją widzisz? Ja ją tylko widzę, że jest do kupy i do tego, do liquida, manure. A, to jest ta zielona, taka tam. Aha, dobra, to mamy dwie beczki. Tak, tak. Aha, dobra. Bo tamta jest taka se, a ta jest wielofunkcyjna i superanska. No i ciekawostka jest taka, że fajnie znaleźć sobie najpierw gnojówkę, potem wieść mleko na sprzedaż, nie? Także, no, ale okej. Okay. Bardzo spoko przyczepka ogólnie, czy przyczepka, ten nasz nowy nagły nabytek, ale to mniejsza. Krówki pokarmione, a dziś ogólnie żniwa, więc super. Jest to dzięki do mnie, więc troszkę wybaczę na to, że będę gadał dużo. Spoczko, nie ma problemu. U siebie będziesz się wypowiadał bardziej, a tam będę siedział kot pod miotło? Mysz pod miotło. Kot pod miotło. No tak, no pewnie. No pewnie, że tak. Dobra, jedziemy na żniwa. To co, Anasek podczepiasz, znaczy jedziesz za mną, albo w sumie możesz pojechać nawet wozem, znaczy tym, nie wozem, tylko władzikiem tam pod pole, ja zaczepiam sobie header do kombajnu i powoli ruszam na te żniwa. O matko, ja to wszystko fajnie, a nawet nie podłączyłem sobie tego. Wyobraź sobie. Nie podłączyłem sobie kierownicy. Ale przygotowanie pod odcinek. Dobrze, wszystko się teraz kamerka rozmyła i mnie nie widać. O, jestem. Na pole numer ile jedziemy? Na nasze jedyne pole, które jest obsiady. Tak powiem tylko, nie? Na dziewiątkę. Poczekaj. Na dziewiątkę? Chyba na dziewiątkę, to no to takie wiesz, takie... O, mi coś ścięło. No mi też. O, dobra. Okej, okay. Tak, na dziewiątkę dokładnie. Ej, takie pytanko. Aha, header jest tutaj. Mógłbyś się środką odjechać troszeczkę? Albo jakbyś mógł mi 60-ką wziąć header na pole, to byłbym w niebo wzięty. Dobra, spoko. To sobie potrzeb tam. Ja to sobie prowadzę przez silos. Troszkę po tej kisiące, ale to chyba nie powinno być jakiegoś problemu tam specjalnie. No stoisz koło niego, więc pod płotem tam. Jest jako na wózku, o, nie? Dobra, widzę. Bo ja myślałem, że jest pod gatą, tak patrzę. Wie, gdzie on jest. Nie, powinien być tam na miejscu. Dobra, już sobie powoli ruszę w takim razie. No i to w sumie spoko, bo tutaj bym się chyba nie zmieścił. Nie wiem, ja też nie potrwałem, mam nadzieję, że się w tym odcinku wyrobimy. A jak coś zawsze zakończymy, u Ananaska nie będzie chyba żadnego problemu z tym. Chyba nie. Dobra, więc już powoli. Dojeżdżam sobie, na szczęście mam niedaleko, więc super. A, i też dziękuję wszystkie za wszystkie komentarze, które pisaliście, ponieważ okazało się, że... jednak tutaj byliśmy jasnowidzami i przewidzieliśmy wasze komentarze ciepłe. Tak, i co też się okazało, jedną rzecz, taką fajną się okazała, że na przykład to zboże, które tutaj sobie rosło, ono by urosło, tylko co się sieje na zimę. A my tu trawę zrobiliśmy z tego, więc tamto pole kolejne pewnie sobie kupimy po żniwach. I połączymy je z tamtą łąką, co nie? Więc tak myślę, że to będzie wyglądało spoko. Jedziesz tam już tym? Ty, no bo ja muszę przejechać tym Władkiem. Ale wiesz, że mogłeś jechać z tyłu, nie? A ja nie wiedziałem, że mogę. A, to ja wezmę już Władkę, poczekaj. Dobra. Dobra, wezmę 60 w takim razie. Kurde, zgas mi. Ja dupia, na środku drogi mi zgas. Czekajcie. Jak ci zgas? No zgas mi, no. Czekaj. Gaz. A, ja naciskam sprzęgło, a dlatego nie jedzie. No dobra, nieważne. Masz sprzęgło jeszcze? No peweks. Co ty gadasz, poważnie? No, G29 ma sprzęgło, nie? O kurczę, i jak bez sprzęgła nie pojedziesz? Nie, nie, po prostu nie mam przypisanego, a wiesz, ale mi się podupsyły to wszystkie te rzeczy, nie? Aha. Okej. Okay. Tak. Szaję. Stanę sobie w tym miejscu, tutaj. Okej. Okay. Odczepię sobie całość to. Jak będę mógł odczepić w ogóle. Aha, czekajcie, no tak. Odczepić jak najpierw trzeba tutaj to. Albo dobra, ty odczepię powoli sobie. I możesz w sumie już jechać tak naprawdę po ten. Po prasę, tak, nie? Tak, tak właśnie, tak zrobię, tak właśnie. Tak, ja bo to muszę sobie jakoś. A, ten ciśnie, dobrze. A, i też ludzie się opierdziali ogólnie w komentarzach, że żebyś grał realniej. I taka drobna, taka ciekawostka.
bo mogę trochę ci w tym pomóc. Troszkę mam doświadczenia, więc najlepsze na realność, wiesz co jest? Co jest? Jeździ wolno. Ale naprawdę, nic więcej nie trzeba. Po prostu wolno jeździć, powolutku, nie śpieszyć się. I naprawdę to daje takiego czegoś, że wow. Ja na przykład kiedyś w ogóle bym nie powiedział, że jeżdżenie wolno to jest takie... I już jesteś realny, nie? Ale naprawdę tak to działa, nie? Domyślam się, ja to zawsze byle szybciej napalę. No tak, tak. Taki do roboty jestem pierwszy, narwany jak to mówią. Czekaj, a muszę rozłożyć ten kombajn, ale mam teraz problem troszkę z nim. O, dobra. Okej. Okay. Ale się to lepiej, ja dupia. Dobra, to nic. Oczywiście na słomę chyba, na siatkę nie chcesz raczej. No raczej nie, ciężko by było. Chyba, że odkurzacz jakiś sobie kupimy. Odkurzacz? Ej, dobry pokos jest, dobrze nawieziony. Jest tak konkrecik, no fajnie. No i kurczę, kolejny odcinek na tropie. Bardzo fajnie, że to się jakoś tam serio udaje. Zebraliśmy się teraz tak troszkę więcej czasu mieliśmy, więc spoko. Ja teraz podczas daily to naprawdę wykorzystuję te odcinki tak na maksa. I powiem wam jedną rzecz szczerze, nie? Myślałem, że ta daily tak trochę mi wypali, że kurczę, po tygodniu będę myślał, że nie dam rady, nie dam rady. A jest totalnie odwrotnie, mam jeszcze więcej chęci na nagrywanie niż przed tym, nie? Bo sobie już tak w głowie układam harmonogram nagrywania, że mówię, dobra, teraz nagrywanko, dzisiaj bez streamka, ale nagram sobie 3 odcinki, załóżmy, nie? I mam 3 dni z głowy, potem przez te 2 dni mogę sobie streamować, nie? Więc tutaj robię robotę, tak naprawdę. Tak, chyba, że cię nie słuchałem, ale rozumiem, bo znowu nie wiem. Czekaj, co ja muszę? Trzymam Z-kę, nie działa. Przytrzymał już Z, to podłączasz kable, a jak chcesz przełączyć wałek, to naciskasz Z po prostu, tak wiesz, szybko, nie? Rozumiesz? Przytrzymanie Z powoduje podłączenie kabli, a naciśnięcie po prostu Z, podłączenie wałka. Niby rozumiem, ale mi to nie działa. W sensie, że to animacja się, no na pewno klikam Z. Ale podjechałeś tutaj tym, nie? Czy jeszcze nie? Co? Poczekaj, podejdź na pole normalnie, jak masz podłączone już, nie? W ogóle tak, postaram się może tak raz przy razie jeździć. Że to mi jedzie maksymalnie 10 na godzinę, jak te kable są niby nie podłączone. Ale trzymam Z-kę i się nie podpinają w ogóle, no o co chodzi? Dobra, są podpięte, o, to masz, jednak nie podpięte. Masz lekcję nauki realności, przejdź sobie spokojnie, to ja ci zaraz sam dojadę i podłączę to. Zobaczymy, co się dzieje. Dobra? 10 na godzinę, ogień. No, ale naprawdę, powiem ci serio, szczerze, że do farminga trzeba się nauczyć grać realnie, co nie? Bo ta gra nie wymaga na nas takiego czegoś, wiesz, to nie jest symulator, tylko to jest tak naprawdę taki... Według mnie trochę arcade, nie? Symulatorem jest, wiesz, Cattle Crops, gdzie tam naprawdę musisz jeździć tak jak... Że czujesz tą maszynę, że ona ma nad tobą władzę, nie? Że to jest ciężki i tak dalej. A tu co? Wiesz, dajesz gazu i jedziesz na fulla, nie? W sensie, muszę zagrać wreszcie to Cattle and Kotlet. No, Cattle Crops. Kotlet and Crops. Ej, mam już prawie cały zbiornik, do końca przyjadę, mam cały zbiornik. O, sypie ładnie. No, zarąbiście sypie. Więc fajnie uchno, będę zaraz sobie tutaj gdzieś sypał. Gdzie ty jesteś w ogóle? Jadę, dojeżdżam. Ale jedź drogą, o, to też jest bardzo ważne. Nie skracaj żadnych pól, jedź drogą i to też to będzie spoko. Ludzie, zobaczycie, ja przez te 26 odcinków zanadzkę zrobię takiego szefa totalnego realności, że on tu będzie... Będziecie mówić, wow, ale Anse gra realnie, co jest? Tak, żeby grać realnie, też muszę w kabinie cały czas jeździć, bo ja tak nie lubię tak. Ja gram tylko w kabinie, czaisz? Naprawdę. Ja się tak przyczaiłem, że po prostu raz tak jest, po prostu jak ktoś muszę sprawdzić, to sprawdzę tylko, nie? Na tym. Poczekaj. Cofnę sobie tutaj. Okej. A no tak, bo... Czekaj, bo te kable się na zewnątrz podpina? Nie gadaj! Co za łeb, ty! Dobra, nie było pytania. Co goś odwalił? Czekaj, mogę sobie przejechać tam na ten? Wysypać? Bo zaraz, żebym ci nie przeszkadzał, nie? Tak, za chwilę poczekasz. Też ci zgasł. Tak. Często gasi się, no. Coś jest nie na nic z nim. Poczekaj, bo mnie nie chce teraz sypać. Halo. O, teraz się sypie. Dobrze. Okej, super. Do Władka wlazłem przypadkowo. Matko bosko. Okej, dobra. Niech się sypie.
Jeszcze ta kamera troszkę taka fajna jest, bo mamy tu taką kamerę, niby to real cup view, nie? Więc wiesz, obracasz się nie tak, że za siebie, na plecy, tylko faktycznie w jakiś sposób na to działa. No i trzymam taką misję dla ciebie, że dzisiaj będziesz też również odwoził. Działa wszystko, bajka. Działa? Dobra, wreszcie podpiąłem wszystko. Ale wcześniej było, że niby jest podpięte, w sensie na ten, ta animacja. Mhm. Było, że niby jest podpięte, ale to ja sobie teraz cofnę, nie wiem czy tam jesteś przypadkiem gdzieś z tyłu. Już się cofam. Bo ja staram się zacząć w kabinie jakoś tutaj grać. A, dobra, to sobie cofnę już tak. O matko! Ej, ale ja teraz... spadnie zeszło do spokojnie sobie, na drogę, nie? O, gitówka. Dobra, ja sobie tutaj po prostu przejadę na tą stronę. Mamy niszczenie włączone, czy nie mamy? Bo boję się, że mamy, nie, a... wyłączyliśmy. Wyłączyliśmy. To już jest pełna przyczepa w ogóle? Tak wygląda. Wiesz co, chyba nawet jest, nie wiem dokładnie. Czekaj, sprawdzę, czy on coś jeszcze w kabinie. No jest. No to, aha. Wiesz co, ja nie wiem przypadkiem, czy ty będziesz mógł też... czy odkryjesz silos, bo tam trochę jest porąbany. Bo ten silos nas trzeba... Za przykład sobie przejdziemy do domu. Odkryć ten silos trzeba. Okej, czekajcie, teraz trzeba to rozłożyć jakoś. Bo to się rozkłada i teraz trzeba plandekę jakoś stąd zabrać. Ale nich ciorta, pamiętam jak się ta plandekę zabierało stąd. Zdejmij pokrywę, dobra, teraz będzie działać normalnie żmijka, nie? Znaczy dmuchawa do silosu. Więc sypię do silosu, co nie? Wszystko. Tak jest. To spoko, wszystko ogarnięte. A ja tymczasem sobie ruszam dalej z żniwami. Ej, myślę, że w sumie nawet taki odcinek z tego, myślałem, że będzie to krócej, ale w sumie takie 30 minut z tego możemy zrobić, nie? Nawet... Dobra, czekaj tylko, ten silos jest, a dobra, widzę go, nie ma. No, tam właśnie. Co tam trzeba było odkryć, nie powiem. Bo ogólnie tak, ten silos jest bardzo dobrze zrobiony, jest trochę skomplikowany tak na pierwszy rzut oka, bo nie jest wszystko takie proste. Najpierw trzeba rozłożyć dmuchawę i potem zdjąć plandekę, co nie? Tylko to nie jest takie oczywiste, że podchodzisz tam i ściągasz, tylko... Jest to po prostu w innym miejscu, nie? Żeby się triggery jakby nie nachodziły na siebie. Chyba tak mi się wydaje, że tak to jest zrobione. Czaję. Więc dobra. Ale fajna sprawa. Tak samo jak chcesz wysypać, też musisz rozłożyć żmijkę do wysypywania, co nie? Więc... Teraz jest rozłożona. Teraz jest złożona chyba, z tego co wiem. Bo raczej teraz będziesz po prostu wsypywał tego do silosu, nie? Aha, dobra. No, jakoś tak. Ej, ale powiem ci jedno, że jadąc sobie tędy po prostu tym polem, widzę, że... Potem jest tak, że plon się zwiększa przy końcu pola, bo jest inna klasa gleby, co nie? No. I na przykład też słomy jest więcej z tego, co widzę. Takie grubsze te pokosy. Więc fajna sprawa. No bo na tych chudach będziemy cisnąć. A w sumie to na chudach będziemy grać, bo raczej na chudach, bez chudów gram tylko tam u siebie. Stop. Czy mam bez chudów grać? A w realność, to już taki wyższy level, wiesz? Nie no, ale naprawdę, farmingiem wystarczy powoli jeździć po prostu po drogach sobie spokojnie, używać kierunkowskazów, takich głupot po prostu, co nie? Nie no, na padzie nie mam kierunkowskazów. A widzisz. W sensie, przynajmniej nie wiem jak się... Nie no, raczej nie, za dużo tego było. No, znaczy pad ma to do siebie, że mam bardzo mało przycisków, co nie? Na przykład w farmingu na samej... jak ja na kierownictwie mam tylko zbindowany chyba podnoszenie i włączanie maszyn. W sensie, żeby pracowała ona. Kierunkowskazy mam na tych, na łopatkach. I tam jeszcze jakieś, wiesz, klaksony, takie tam głupotki, nie? Awaryjki, powiedzmy. A resztę wszystko mam albo na panelu tym Sajteka, albo na klawiaturce. Ale w sumie teraz gram bez panelu, bo z tym panelem to trochę zabawy jest. W sensie? No, nie chce mi się go potrzebać po prostu. Znaczy on jest podłączony pod USB, co nie? I świeci sobie, ale po prostu jest pod biurkiem, bo nie chce mi się go używać jakoś. Ale jak, nie wiem, może niedługo sobie będę też zmieniał biurko, to dopiero wtedy sobie zrobię tak na stałe już, to nie? Wiesz, że to będzie działać. Chciałem ogólnie takie biurko teraz kupić sobie półokrąg, nie? Wiesz co chodzi? No. Żeby po prostu mieć wszystko dookoła siebie jakby, tak nie? Tak wystarczyłoby sobie jakieś, nie tam 180 stopni, ale takie myślę 90, wiesz, i tak bym sobie po prostu siadał w kącie, nie? Tym, żeby to było wokół mnie, wtedy będzie na pewno o wiele lepiej. Bo na takim płaskim to jest ciężko trochę. Ja w sumie teraz siedzę w kącie. Tak? No bo ja mam dwa biurka po prostu, wiesz. A. Jedno z przodu, jedno z lewej strony, taką. Czekaj, wyleciała nam ta. Znaczy, jak to się nazywa? Nie słoma, tylko trawa. A to dlatego, że tam już zostało z sianokosów, nie?
To było bardzo realne. Znaczy no, tak trochę normalne, bo tam niedużo chyba zostało tego, nie? W sumie od razu mi tam baltę zrobiło. No, no tam było już wcześniej. Tak więc faktycznie. To sobie wysypuje i spoko. Fajnie, że mamy taką rotację. Przejazd przyczepa, nie? Nie wiem, czy można by też wóz podczepić w sumie, ale dobra, już nie będziemy z wozem poganiać chyba, nie? Czy chcesz z wozem poganiać sobie? Co? Chcesz z wozem nie. poganiać? Mogę sobie popresować. Chyba też, jak chcesz, to potem się zamienimy. Mógłbyś też kosić sobie, nie? Jak chcesz. No, jak tam chcesz. Ja tak na razie dopiero zacząłem prasować. Spoko. Zrobisz tam sobie parę tych przejazdów, nie? I ten możemy się zamienić. Bo też w sumie spoko jest to, że... Żeby też ludziom dawać troszkę co innego, nie? Pokazywać sobie, zmieniać się. Też fajna sprawa jest, to się miło potem ogląda. Dokładnie. Okej, okay, a w ogóle co tam u ciebie słychać? Jak ci tam minął tydzień? Czy w ogóle... Czekaj, kiedy grałeś ostatnie odcinki? Z miesiąc temu chyba gdzieś, nie? Tak było. Jakieś sporo. Nawet ponad. Miesiąc to ja byłem w trasie ogólnie. No, to tak jeszcze wcześniej? Jestem 2 tygodnie w domu. Aha. No to ponad... półtorej miesiąca w sumie tak wychodziło jakoś. No, kiedy święta były kiedy? Tydzień temu, nie? Tak. Tak. No to... Przed świętami. No to 1,5 tygodnia jestem w domu. No to ponad miesiąc temu, jak widzieliśmy ostatnio. No to wróciłem sobie z trasy. Mandacik dostałem w Niemczech. Chciałbym się powiedzieć elegancko, ale raczej powiem po prostu młodzieżowo. Tak więc... Generalnie, nie wiem czy o tym ci mówiłem. A o tym chyba nie mówiłeś. W Niemczech są tylko ten, 7 punktów masz. W Polsce jest ile? 24 możesz dostać punkty. 23 karty. Chyba i ten czwarty jest takim tym, który wiesz... Papa, nie? No to w Niemczech jest 7, nie? O! To niedużo. No właśnie się dowiedziałem, tak mówię, dostałem wtedy jednego, mówię ha, jeden punkt, nie? I co, masz 6. No i właśnie, w sensie tak haha, bo myślałem, że jest tyle, ile w Polsce, nie? No. Potem się pytam chłopaków, oni mówią, że 7, mówię, o kurczę. Ale to chyba tam jest robione tak, że u nas przykład może dostać jeden, za, powiedzmy, jeden wypadek w ciul punktu, bo ci dadzą za to i za to, nie? A tam chyba jest po prostu mandat to jeden punkt, nie? Jakoś tak. Nie mam zielonego pojęcia. Zresztą nie, po 7 mandatach chyba masz dopiero jakiś tam ten... Jakoś... Nie wiem nika. I nie chcę się dowiedzieć na własnym ciele. No, lepiej nie, wiadomo. Wiesz, tam mandat to jeszcze szef tam zapłacił, ale punkciki no niestety nie przejmie szef. No, punkty na ciebie, no, niestety. Ej, trzeba kupić drugie pole, bez kitu, w sensie tam to kolejne. Zamiast tej łąki zrobić. No myślę, walimy u ciebie na odcinku jakoś tak... Nie, mam dzisiaj dobrą wędę do nagrywania. Walimy 4 odcinki czy 2? Ja to ci się mówię, jestem wykończony. A, rozumiem. Ja jestem dopiero po pracy, czaisz, ale mam taką wenę do nagrywania, że naprawdę. A ja to po prostu miałem jeszcze rano, tak w ogóle wstałem i tak nie wiedziałem, czy spać, czy nie spać, bo miałem iść do dentysty. Mhm. I jeszcze kurier miał przyjechać paczkę odebrać, tak mówię, czekaj na tego kuriera, bo jeszcze ta paczka była niespakowana w ogóle. Matko. Po prostu nie miałem nic, tylko łazienka i z powrotem była. Tak pół żywy spałem. No to lipa trochę. Ale już teraz jest w miarę gitek, więc zobaczymy, może złapię wenę przez ten czas. Nie, damy radę jakoś. Czekaj, wiesz co, muszę sobie niestety zgasić kombajn cały. I podjechać teraz, to tam sobie prasę spokojnie, ja w takim razie odwiozę sobie. Odwiozę sobie zestaw ten cały. Ale może wóz podczepię w sumie. Zresztą nie wiem. W ogóle tego, do tej przyczepy trzeba nie dorobić nakładki niebawem, plandekę jakoś zakupić. Na pewno. No i ten wóz też mamy, taki ten stary. Ja bym go chciał troszkę odremontować. To też wszystko zobaczycie ogólnie na odcinkach, będziemy gdzieś tam wam pokazać. Także fajnie będzie na pewno. Coś tam ciekawego nam też można pokazać. Na kierownicy to się elegancko realnie gra. Nie, super. Ja po prostu zaraz farmingą, na przykład nie wyobrażam sobie grać bez kierownicy, nie? A pamiętam jeszcze jak tam gdzieś na streamach mówiłem, że o, uczymy się grać, wiesz, wszystkie płoty zaliczałem, masakra po prostu, nie? Tragedia, a teraz wiesz, wyczuta elegancko, czułeś ustawione tak jak powinno być, no po prostu wiesz, bajuna jest, nie? Ja to grałem chwilę na 90. Na jakie 90? No 90 stopni kierownicę miałem kiedyś. Aha, no. Ale wiesz, kiera jest kiera tak naprawdę, nie? Więc tam też inaczej to zacznie lepiej czuć po prostu, nie? No ale tak kiera 90 stopni to tak jakbyś grał na napadzie. Taki obrót masz dosłownie. No myślę, że... Znaczy, no chyba wiem o co ci chodzi, nie?
Dobra, mamy tak na razie nazbierane w silosie, już proszę ciebie, 6700. A ile w ogóle ten silos ma pojemności? Bo to jest... Cześć, jak to Wiedźminie, ostatnio grałem tam na streamku i taki tekścik. Nurtujemy pewne pytanie. Więc to jest, no właśnie, tego typu. Kto tam był, to pozdrawiam serdecznie. Okej, okay. A już lecę na ten odebrać. W sumie odbiorę to, co kolejne przyczepy wysypię i znowu odjadę sobie, nie? Więc troszkę taki się odcinek w biegu. To masz zbiornik i przyczepę od razu? Zbiornik to jest ta przyczepa, no. O kurczę, no nieźle. Bo mamy, ogólnie wiesz... Ja tak ściąga na bok, co ten pad jest jakiś niewykalibrowany? Czy ja tak jeżdżę? Nie wiem. Ale co miał mówić? A, że wybierałem sobie ten. Znaczy wybieram tutaj maszyny po tą serię, takie żebyśmy mieli je bardzo dziadowskie. A potem, że można było albo rozbudować, albo jakieś dokupić, coś takiego, co nie? Więc na przykład wóz mamy w takiej kolorystyce, takiej bardzo starej. Ale on jest, ma fajną konfigurację do remontu, nie? Więc wiesz. I to wodzenie możesz od razu tej przyczepy podczepić? Mogę, ale jestem debilem, wiesz. Nie, tam na wozie jest bardzo mało, wiesz, tego, jak to się nazywa, pojemności, nie? Więc on byłby spoko jakoś tam doczepka, jakbyś ta przyczepa powiększa, powiedzmy. No bo tak naprawdę jest spoko teraz, że robię przejazd i wracam, nie? No tak. A wóz ile ma pojemności? Wóz? O matko bosko, zaraz ci powiem też, wiesz. Nasz kochany wóz ma pojemności 2000?! Ej, to ja biorę go, jadę po wóz. Wiesz co, poczekaj, walnie teraz wszystko screena, zrobię cięcie chwileczkę, nie? Tak, jak coś, to tam na razie się nie ruszaj, okej? Okay? Okej, ready? Ready. Tak? Ready, tak jest. Wracamy ponownie, wybaczcie za to cięcie. Chciałem zrobić naturkę i dosłownie w idealnym momencie po prostu waliła na naska, więc też jego teraz kamerki nie będzie. A także takie synchro się zrobiło nam. Ale to w sumie jakoś tam nic strasznego. Dobra, przy okazji też okazało się, że nasz wóz ma 2000 litrów pojemności, więc no, co by nie było, podczepimy jednak go sobie. A przyczepa ile ma? 3360. Czyli półtora zbiornika. No, dokładnie. A teraz zaczną się takie właśnie niepełne przejazdy, więc wiesz, warto byłoby sobie to ogarnąć. Dobra, to teraz tak, pytanko, bo tutaj wóz stoi oczywiście nie rozbudowany. Ja to sobie cofnę z tym, niech to się wyładowuje. Od 30 trzeba teraz odczepić wóz. Wszystko odjadę sobie. Czaję, czaję. Może do 30 taki klekot. Ha, to zaczyna piszczeć, jak już jest pełna. Teraz rozkminiłem tą prasę teraz dopiero. O Boże, przyjechałem po tym, nieważne. Coś głupiego zrobiłem bardzo, ale to nieważne. Okej, wysypało się chyba wszystko? Chyba się wysypało, więc spoczko, siadamy sobie. Oczy Wix i podczepiamy wóz. Nie wiem, czy mamy ten modzik na ten. Na podnoszenie. Mamy ten mod na podnoszenie, czy nie mamy? Mamy. Ostatnio był przynajmniej, chyba że wywaliłeś to, to nie wiem już. Nie wywalam go. Ja się teraz się przyda mi elegancko, ponieważ. O kur. Czepieczone. Dobra, chyba tak. Zaraz sobie odjadę. Okej, okay. Będę dłużej kręcił chyba w tym przyczepą niż wóz podczepiał. Dobra, jakoś tak powinno być spoko. Teraz ten dyszel. O, działa, dobrze. O, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, dobra, czekaj, muszę sobie troszkę podjadę sobie chyba bliżej. Być teraz spoko. Nie mogę podczepić? A czemu tak się dzieje? Może musiałem zrestować ten punkty. Zaraz zobaczymy. Jeszcze bliżej troszeczkę. Może teraz? Co ty robisz? Chcę podczepić wóz, wiesz? Ale... O! Udało się. Dobrze. Nie wiem, jak to działa. Troszkę porąbane to jest, ale spoko. W ogóle Władek do takich prac? W sumie nie. Władek nie jest taki zły. 30 jeszcze będzie jakiś używana, także tam nie będzie problemu. No i elegancko z wozem pojeżdżamy sobie. Tam jedzie? Chyba nie. W ogóle chyba na tej drodze tutaj to właśnie mamy koło domu, tej asfaltowej tędy. Chyba tu nie ma żadnego ruchu ulicznego, co nie? Żadne trafiki chyba nie jeżdżą. Co ty powiedz? No znowu mnie wyrzuciło, co a jest? Co ty robisz w ogóle, ty? A, dobra, bo cię wyrzuciło. O co chodzi? Ej, może PC Shader Raidy, co nie? A to masz jakieś Ryshady, czy co masz?
No ja mam te reshade'y. Nie wiem. Znaczy no wiesz... Ale one są nawet nie włączone, ja mam je po prostu zainstalowane, ja nawet nie odpalałem ich. Znaczy no tak, ale wiesz, może jakiś plik cię po prostu coś tam buguje coś, nie? Może tak być, tylko że ich się nie da wypieprzyć, bo jak wypieprzę folder, to będę miał, że pliku brakuje i będziemy... Znaczy, a masz na Steamie gierkę, tak? Tak. No to spójność pliku sprawdzasz i tyle, nie? Wiesz, to trochę zajmie. No tak, no to już tam, nie wiem, po odcinku sobie zrobisz to, nie? Najwyżej, czy coś. To jest jakieś, nie wiem, 10 minut by to zajęło, więc wiesz, na luzie. Dobra, to co, próbuj się dołączyć, jak coś, ja ogólnie czy jakieś to poprowadzę, żeby już, wiesz, nie robić cięć niepotrzebnych. Dobra, czaję. No, i tak spoko jest tyle, że jest odcinek to do mnie, więc mogę sobie dokończyć sam, a nie do ciebie odcinek, bo byś sam raczej nie dokończył, nie? No to byś nie dokończył. A, w sumie tak, bym dokończył, bo są dwie perspektywy. Dokładnie. Tak, zawsze jest, coś nagrywa dalej. Można się uratować w jakiś sposób. Tak jest. Dobra, więc już tutaj dokończę. To kosić. Nie wiem, ile to mam na osi. A, jeszcze to, próbujesz dołączać, więc spoko. Tak, zapisam. Dobra, teraz jakoś spróbuję w tą stronę podjechać jeszcze. A, synchro jest dobra. O co chodzi z tym? Przez internet? No ja nie mam nic odpalonego. Dobra, wiesz co, nie wiem, no co może to. Ale sprawdź sobie spójność plików najlepiej, wiesz, żeby to nie było z tym później problemów. Bo szkoda, żeby wiesz, przez jakieś shaderki czy coś gdzieś tam coś bugowało. Jeszcze może być tak, że wiesz, shadery same w sobie są troszkę wymagające. Nie, bo tak masz zainstalowane, co nie? To też tam jakieś pliki się czy wiesz, czytają. To też prawda. Wiadomo, jak to jest. Ja przykład te shadery, co teraz mam, na starym PC u mnie, co nie? One działały bardzo średnio. Albo w ogóle działały, albo nie mogłem ich odpalić, co nie? I wiesz, ale w sumie tam trochę inna grafika była, no więc, no ale nieważne. Tu akurat, wiesz... Czyli jednak nie kupywaj takiego kompa od ciebie. Nie no, co... wiesz co, wydaje mi się, że po prostu coś tam było ten, że miałem w tym kompie na, wiesz, dużo plików narobanych, nie? Tak. I on był już zamulony przez to, co było na dysku, nie? A wiesz, myślę, że trzeba było się odpalić, bo na gorszych PC-ach chodziły te shadery, więc wiesz. Dobra. Czy cię znowu wyrzuciło? Tak. Podjadę. A nas kazą też wyrzuciło. Ja nie wiem, co się dzieje. Tak, chyba teraz. Znów mnie wyrzuciło, jestem tutaj tylko głosem. Aha, no dobra. I coś tak zostaniesz, czy jak? No nie wiem, czy będzie. Czy jest sens teraz. Bo i tak w sumie już nie będę chyba cię tam gdzieś pokazywać na perspektywach. Więc rób sobie po prostu raz tą synchropiku, wiesz, i jak coś to ten. To na koniecznik będziemy mieli już gotowe, chociaż nie? Żeby nie czekać. No, mam nadzieję, właśnie tak zrobimy. Także działaj sobie spokojnie, ja tu zakończę. Na luzaku. Zaraz. Które to było od tego, od zboża? Od żmijki. O, tu jest żmijka. Dobra. Ale to trzeście, jak to napierdziela strasznie. Co trzeszczy? Bizon głośny jak skurczy byk, nie? No, to prawda. Masakra po prostu, taką drżeryja. Ale to wystarczy jeden folder usunąć chyba, reshaders. A tego to już nie powiem, niestety nie wiem. Tak mi się wydaje, bo tutaj chyba... Dobra, usunąłem to chyba wszystko. No tak, to jak spoko. Jeśli to było przez to, no to... To ogarnięte. Dobra, sprawdź sobie spokojnie, nawet... nie? Dobra, nadal się ładuję, to... Aha, czyli jednak trzeba jakoś też odinstalować pewnie to. No to nic. Nie, coś sobie wyskoczyło, ale nie ładują. No to zobaczymy. Możemy teraz... No zobaczymy. Dobra, się chyba kończę wysypywać. Dobra, wysypałem się już. Czekaj, co? Przełączyć się. Teraz dopiero mogę sobie odpalać, dobra. I ciśniemy. Wiesz co, nawet w sumie spokojnie to jedno pole teraz. Tak, żeby wiesz, zacząć sobie tanie od jednego pola, potem już na dwa przejdziemy na kolejny sezon i też nie będą już trwały te dwa odcinki. Więc to w sumie spoko. No a potem wiadomo, jakieś tam
jeszcze kolejne sezony to się będzie robiło. Nadal nie. Nie udało się nawiązać nawet. Może już całkiem ci wiesz, desynchro zrobiło całego serwera, nie? Coś, nie wiem w sumie jak tam to działa. Od strony technicznej. Nie mam pojęcia też jak to działa. No nic. Z nas dwóch to chyba jeśli chodzi o takie rzeczy, to ty jesteś lepiej kumać tam te mapki, programowanie. Znaczy wiem jak ten silnik mniej więcej działa, nie? Co tam do niego potrzeba. Ale no to mówić, zacznij od spójności plików, nie? Jeżeli nie, no to niestety trzeba będzie odinstalować Reshade całkowicie, wiesz. Masz ten pieczek instalacyjny od Reshade'a całego? Właśnie go usunąłem. A, to pobierz sobie go jeszcze raz. I tam powinieneś mieć uninstall, nie? Żeby ci to wyczyściły te pliki. Dobra, przywróciłem go. I wiesz, walnij sobie po prostu to i potem jak to usuniesz, odinstalujesz, to zrobisz spójność plików, nie? Pewnie ci będzie paru brakowało, prawdopodobnie. Okej. Okay. Ale mi to jako multi clean został, więc spoko. 30 minut odcinka, ale to myślę jakieś te 5 będzie do wycięcia, więc tak do 400 minut może walnie odcinek. Nawet nie będzie w sumie tak źle. O, czyli nawet u ciebie jeszcze odcinek tam zrobimy z prasowania. Zbierane i ja tam jeszcze może kupię to drugie pole. Albo to sprzedamy coś jeszcze. A no, coś się wymyśli. Będzie co robić najważniejsze. Można od razu z tym talerzówką wjechać. Gdzie? Tutaj? Albo nie, na tabelki trzeba zebrać. No jeszcze chciałem obornik rozrzucić, nie? Że troszkę podnieść poziom. No mam, też mam obornik od krówek. Krówki dały obornik, a słoma została zakupiona dla krówek od sąsiada. A, no tak, pamiętam. Nie no, ten, tak z takim serio to po prostu kupiłem parę belek, żeby ten, żeby nakarmić krówki, bo one teraz mają tam żarcia, a my tych żarci nie mieliśmy, a zdechło nam dwie krowy, więc słabo, no i byśmy stracili troszeczkę, więc ja jakby trochę te krowy sobie przywróciłem, trochę tak, że tak powiem, nie fair. Więc coś do tego mogę też sobie przyznać. No i te żarcie dla nich też kupiliśmy, żeby troszkę mieli tego, żeby nam nie pozdychało od razu. Przy okazji też wydaliśmy hajs na beczkę, także sporo zmian takich podsycznikowych, ale musiałem ratować krowy, nie? Bo wiesz, z tym czasem co my teraz gramy, to po prostu by się one nie utrzymały, nie? Zanim byśmy tam dali im jeść już tak do końca, nie? Rozumiem. A szkoda tracić pieniądze. Nie da się? Nie da, ja nie wiem. W jakiś... Kurde, no nie wiem, totalnie. Wiesz, jest też inna opcja. To jest taka ten czarny scenariusz całego... całego farminga, czyli... reinstall FS-a całego, nie? No... Dobra, zrobię najpierw tą spójność, tak jak mówiłeś. No, sprawdź, co będzie działać. Jak nie, to chyba będzie reinstall w takim razie. No, ale najważniejsze, że mamy odcinek do ciebie, bo tutaj ty wrzucasz pewnie w środę. Tak, no ja na środę. A do niedzieli jeszcze zdążymy nagrać kolejne. Tak, może w sumie zacznij uploadować wszystkie te pliki, nie? Dobra. No, ja sobie będzie... Mi się cały czas jeszcze nagrywa, dobra, kończę nagrywanie. O Boże. O, sorry. 15 giga, ja pierdolę. Trudno, dobra, nie, no to nic, wiesz, żeby to też dużo nie ważyło tam, nie? O to mi chodzi głównie. No tak, teraz kurczę. Teraz patrzę, to zielone świeci się nagrywa. A nas jak nie ogarek. Dobra, już sobie normalnie zjeżdżam na ten. Zjeżdżam na... Może nie na gospo, ale sobie chociaż tutaj wyładuję to wszystko i zakończymy odcinek po prostu. Bo raczej chyba nie będzie dalej, to już sensu miało ciśnięcie dalej. Na obu sobie troszkę wysypię może. Troszkę, o! Jeszcze jakiś shader cage, co to jest w ogóle? Zgaszę w ogóle 60, bo śmiga na to czasem tym. Zaraz paliwa nie będziemy ogólnie mieli, trzeba będzie kupić trochę paliwa, wiesz? No... Nie. A nie, stacji ale nie chyba to gdzieś stację mamy, nie? Czekaj, zaraz sprawdzę, czy jest jakaś stacja. Gdzieś daleko było w sumie po drodze. Tą beczką do mleka możemy przecież przywieźć paliwo. Też można. A, stacja benzynowa jest tutaj, w tym miejscu. No to kawałek. No to się podjedzie, dobra, nieważne. Okej, Rizka. I tak w sumie zakończymy ten odcinek z Talusienki.
Myślę, że będzie spoko, jak tak sobie będzie. Okej. Okay. To, tylko nie to, tylko to. Dobra. Okej. Okay. O, więc spoko, ludziska. Słuchajcie. Dzięki serdecznie za uwagę. Super, że byliście w tym odcinku. Troszkę tak... trochę failowo, ale to nic. Odcinek fajny, myślę, wyszedł. Więc jeżeli oczywiście chcecie kolejny chłopeczki, zostawiajcie w górę. Wpadajcie na kolejny do Anaska i na poprzedni również. Link w opisie. I cóż. Dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pa, pa. Pozdrawiam. Cześć.